Moi drodzy, witajcie! Witajcie w kolejnym odcinku. Dalej lecimy sieciowo. Mamy tutaj dzisiaj coś większego: router M50 IP.com. Troszeczkę większe urządzenie, które możemy zamocować dzięki temu uchwytom w szafie rak. Także moi drodzy, zapraszam Was do oglądania. I co jest najważniejsze? Przede wszystkim mamy tutaj dwa uchwyty, które możemy przykręcić i zamocować do szafy RAK, więc to jest bardzo fajna opcja. Co jeszcze, moi drodzy? Mamy tutaj, zobaczcie, mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć portów LAN i przemiennie z Jest jeden port WAN i cztery porty LAN łamane na WAN. Czyli możemy sobie na przykład to ustawiamy w konfiguracji, możemy mieć na przykład 3-4 porty WAN i na przykład czterech dostawców internetu sobie tutaj jednocześnie podłączyć port konsolowy, no i tak naprawdę nic więcej tutaj nie ma. Jeżeli chodzi o specyfikacje, parametry, to wszystko wam za chwilę przedstawię. Natomiast na sam koniec, oczywiście podsumowanie, moja taka jakby opinia. No i powiem wam, jak on się sprawuje. No to lecimy. Urządzenie IPCOME M50 ma wymiary 440x285x44 mm. Natomiast co do parametrów technicznych, to mamy tutaj dwurdzeniowy procesor o taktowaniu 800 MHz. Wyposażony również został w 512 MB pamięci RAM oraz 128 MB pamięci Flash. Interfejs, jakie tutaj znajdziemy, to 6 portów RJ45. Pierwsze 4 oznaczone LAN-WAN oznacza to, że mogą one służyć albo jako Porty WAN albo jako porty LAN, zmieniamy to w ustawieniach urządzenia. Dalej mamy kolejny port, ale tutaj już tylko LAN i są to porty gigabitowe, natomiast ostatni z nich jest to port konsolowy. Co do zasilania, to nie potrzebuję tutaj zasilacza, wszystko jest wbudowane w środek, wystarczy podłączyć standardowy przewód zasilający i gotowe. Mamy tutaj również możliwość montażu go w szafie rak za pomocą dołączonych do niego uchwytów. Niestety w zestawie nie znalazłem śrub oraz zaczepów do montażu urządzenia w szafie. Natomiast co do konfiguracji, to na szybko przejdziemy przez jego opcje, aby mniej więcej naświetlić Wam czego możemy się tutaj spodziewać. No i moi drodzy przejdziemy sobie przez ustawienia sieciowe Mamy tutaj w tym momencie aktywne dwa porty WAN WAN1 i WAN0 oraz LAN0 Tu jest podłączony switch pod LAN0 Tutaj sobie możemy ustawić ile portów WAN chcemy mieć W moim przypadku są to dwa On To sam, samoczynnie wykrył, więc ja tutaj nic nie zmieniałem Dynamiczne IP oczywiście możemy sobie ustawić W zależności od konfiguracji jaką, jaką mamy do operatora Ja mam tutaj ustawione dynamiczne IP Bo taka jest ta konfiguracja No mamy tutaj dosyć dużo opcji moi drodzy Mamy tutaj parametry portów WAN możemy sobie wilany włączyć, ustawienia sieci Lan. Tutaj, w moim przypadku, jest to pod sieć 192.168.2252. No i tutaj możemy sobie zakres ustawić. Możemy bindować adresy, MAC adresy z IP-kami komputerów, które są w sieci podłączone. Możemy tutaj manualnie mu dopisywać, tak naprawdę mnóstwo opcji: port monitoring, air forwarding, hijacking, statyczny routing. Dalej mamy ustawienia VLAN-ów, Możemy sobie dodawać też jeszcze sieci tutaj. No i kolejna zakładka filter management, moje drodzy, opcje filtrowania jest tego naprawdę sporo. Ja nie będę wszystko po kolei omawiał, bo tutaj naprawdę ten film by trwał godzinę, a nie chciałbym tego tutaj tak długo ciągnąć. Eee, naprawdę mam tutaj mnóstwo, mnóstwo opcji tutaj mamy bandwidth control kolejna zakładka przepustowość łącza możemy sobie tutaj e, włączyć automatyczny bandwidth control e, albo manualny i wtedy sobie możemy przerzucać się między łączami bo u mnie są jak widzieliście właśnie w network dwa wany czyli dwa łącza podstawowe i zapasowe no i wtedy jak padnie jedno przełącza się automatycznie na drugie dzięki czemu e, nie tracę dostępu do internetu VPNy oczywiście możemy sobie włączyć e, VPN a PTP L2TP klienta no, wybieramy sobie na na którym Wanie ma być zestawiony VPN, standardowa konfiguracja. E, tutaj mamy PPTP, L2TP, serwer, IP możemy sobie też e, ustawić e, SD WAN także no, opcji security możemy sobie o zobaczcie w security możemy sobie e, mac e, binding włączyć czyli po prostu bindowanie adresów mac e, z e, adresami ip opcje firewalla mamy także też e, zobaczcie jest tu mnóstwo opcji jeżeli chodzi o firewall e, ac management to tutaj mamy możemy to włączyć albo wyłączyć teraz ta funkcja jest włączona no i tu możemy sobie automatycznie tak naprawdę czy znaczy ręcznie tak naprawdę wszystko e, skonfigurować no i moi drodzy, przechodząc dalej, żeby was nie zanudzać, mamy też tutaj port forwarding, oczywiście standardowo możemy sobie dodać przekierowanie portów i zobaczcie jak dajemy, to sobie wybieramy na którym vanie mam te porty być przekierowane, także jak mamy 2, 3, 4 łącza, ze spokojem możemy to sobie tutaj poustawiać według własnego życzenia, na przykład nie wiem na jednym łączu stabilnym mogę mieć serwer i go wystawiony na świat, a drugie łącze na przykład tych portów nie mieć przekierowanych, no w ten sposób na przykład, nie? E, maintenance, to mamy tutaj oczywiście e, login i password, czyli wiadomo hasło, e, możemy zmienić hasło, e, zrestartować urządzenie, przywrócić z backupu e, Cloud maintenance, możemy sobie włączyć zarządzanie przez chmurę e, Firmware update, czyli możemy sobie e, tutaj automatycznie aktualizować e, firmware, tu jest aktualny, ja go z ręki podbijałem e, Tutaj mamy jeszcze system time e, i Tutaj ten system time, nie wiem jak to teraz jest ustawione, zaraz sobie zobaczymy. Ten system time coś się nie chciał trzymać. Przejdźmy do status. O zobaczmy tutaj mamy, nie jest ok teraz zobaczcie, nie. Godzina też jakaś dziwna jest, bo jest 3.17. Nie wiem dlaczego tak jest. 3.17 ten zegar po prostu, bo tutaj sobie w mindfulness możemy ustawić strefę czasową. System time, no ja tą strefę czasową ustawiałem. Tu jest synchronizacja co pół godziny akurat ustawiona. E, manualnie e, na przykład z, z synchronizacja z moim komputerem. Ok, no i te zmiany są jak najbardziej tutaj za, zapisane. Mamy, zobaczcie, 21.17, ale problem polega na tym, że po restarcie, jak ja robię, to ten czas się e, tutaj restartował do już nie pamiętam 2011 roku, bodajże. Więc to troszeczkę uciążliwe. Teraz widziałem, że był e, synchronizował się, ale też nie z moją strefą czasową. Musimy zobaczyć. E, Jaka tutaj była strefa czasowa ustawiona? No, to tutaj się zsynchronizował, ale nie nasza strefa czasowa była ustawiona, więc możemy to zrobić. Tak, ja to po prostu zrobiłem ręcznie, ale i tak tutaj po restarcie mi wracał do, do po prostu ustawień fabrycznych z czasem. Nie wiem dlaczego. No, najwyraźniej to się po jakimś czasie zsynchronizuje, po tym pół godziny z serwerem, ale jest to uciążliwe, troszeczkę, że po każdym starcie mamy tutaj ten czas zresetowany. No i tutaj mamy informacje, tak naprawdę użycie procesora, pamięci, jakie porty są podłączone. E, tutaj mamy adresację e, urządzenia, mac urządzenia, WANy, że są podłączone, pobrane adresy. No i tak naprawdę to cała tutaj konfiguracja, o, statystyki łącza, możemy sobie też tutaj przeglądać, zobaczcie, jednego jak i drugiego, e, także możemy sobie też podzielić na WAN1, WAN2, także spoko, teraz to chyba jest rozłożone porówno e, na dwa łącza, no i logi systemowe, o widzicie, tutaj zobaczcie, mamy 2011, 05, no i tutaj sync time successful, czyli dzisiaj się to zrobiło dla niego to była trzecia, była pierwsza, bo strefa czasowa też się widocznie zresetowała. No i e, tak to niestety tutaj się dzieje. No i co więcej moi drodzy, tak on się prezentuje. E, dla kogo takie urządzenie? Dla osób, które mają jakiś biznes, jakąś firmę, potrzebują więcej niż jedno łączy trzymać. E, wydaje mi się, że takie urządzenie spoko opcja. O no, wszystko widzieliście, moi drodzy, ja was zapraszam na krótkie podsumowanie, w którym po prostu powiem więcej. No, i czas, moi drodzy, na podsumowanie. Zacznę może od plusów. Plusem jest to, że mamy tutaj bardzo ciekawą specyfikację, bardzo wydajny sprzęt. Mnogość konfiguracji, możemy sobie tak naprawdę wszystko skonfigurować od VLAN-ów, od VPN-ów, po tak naprawdę tutaj WAN-y 3, 4, 1, w zależności od tego, co i ile łączy mamy. Taki bardziej sprzęt dedykowany do właśnie małego biura. No, u mnie na przykład dwa łącza, więc ze spokojem mogę sobie dwóch vanów używać, reszta jako LAN. Podłączyć dalej switch, więc naprawdę fajna możliwość konfiguracji. Co jest minusem, moi drodzy? Minusem jest to, że nie wiem dlaczego po update'cie, znaczy w ogóle musiałem zrobić update do programowania z ręki, dlatego że on się nie łączył z serwerem aktualizacji. Miał za stary firmware wgrany, tam chyba z 2017 czy 2019 roku. Bardzo stary firmware miał grany, więc nie szło go tak naprawdę tutaj synchronizować z tym serwerem aktualizacji. Po wgraniu ręcznie już łączy się do serwera aktualizacji i wykrył mi jeszcze nowszą wersję niż ta, którą mu wgrałem, a wgrałem najnowszą ze strony producenta. Więc spoko, to się udało obejść. Natomiast jeden problem, który mnie irytuje, którego się nie da obejść, to jest ustawienia czasu. Czy ustawię czas automatycznie, na przykład, czy ustawię czas ręcznie, synchronizując go z moim lokalhostem, czyli komputerem, Tutaj tym, z którego się łączyłem do niego. Czas się synchronizuje, ustawia się do momentu restartu. Pierwszy restart urządzenia... Wywala tutaj to, to ustawienie i czas się zmienia rok 2011. Jest to strasznie irytujące. Później w logach jest też bałagan. Nie można dojść, co kiedyś im działo. Jakbym chciał sobie przeżyć, co tam się wydarzyło. Więc to jest taka sprawa irytująca. Myślę, że to jakoś zostanie poprawione. Tam ja czytałem, że w którymś updatecie właśnie to zostało poprawione. Niestety ten update tutaj jakby nie zadziałał. Dalej ten problem występuje poza tym problemów nie miałem, nie przegrzewał się jakoś mega mocno, mówię mnogość konfiguracji, zresztą wszystko widzieliście, wydaje mi się że tak do małego biura jak najbardziej takie urządzenie się nadaje. No i co więcej moi drodzy, tak się to prezentuje. Jak wam się podobało oczywiście łapka w górę, subskrypcja. Jakbyście mieli jakieś pytania odnośnie tego urządzenia, dajcie znać w komentarzu, postaram się na nie odpowiedzieć. Na dzisiaj to tyle ode mnie, dzięki że jesteście, że oglądacie i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia.